zapraszam Was na kolejny vlog i będzie to vlog z Terme di San Pellegrino. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że miałam jechać dzisiaj, to znaczy lecieć dzisiaj do Paryża, ale niestety odwołali nam lot i postanowiliśmy zmienić plany. Nie chciało nam się wracać do domu i chcieliśmy się zrelaksować i postanowiliśmy, że wylądujemy właśnie tutaj. Tu możecie zobaczyć, jakie piękne są widoki. Jesteśmy w górach, niezbyt wysokich, ale w górach i moczymy się w ciepłych wodach. Niedawno zrobiłam Wam też vlog z Terme di Sirmione. Terme di Sirmione są dużo mniejsze, ale według mnie równie urocze. Tutaj wstęp na dzień kosztuje 50 euro na osobę. Jeśli jest od poniedziałku do piątku, 45 euro. Możecie zjeść sobie obiad, 18 euro za osobę. Jest to taki zimny lunch. Podają prosciutto i różne affettati, sery. Było jedyne ciepłe danie, to była zupa. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Można się zrelaksować, chociaż woda ma zupełnie inne właściwości od tej Sirmione. Sirmione miała jeszcze taki dodatkowy zapach cudowny. A cenowo mniej więcej są takie same. Napiszę Wam wszystko pod spodem i podlinkuję Wam Terme di Sirmione, vlog z tamtego miejsca. Baseny są różnego rodzaju, są różne temperatury. Można wybrać sobie to, co nam się podoba najbardziej. Są różnego rodzaju sauny, baseny, prysznice. Naprawdę co kto lubi, można sobie wybrać sposób relaksowania się. Relax time! Bagno a vapore Kinotto, Kinotto Stimpe, kolejna sauna to Incontri Biosauna. Można wyjść na zewnątrz i się masować. Jest to tak zwana waska Zen, Zen Tab. Kolejną rzeczą są hydrojets i kiedy wchodzimy do środka, to woda tu płynie. Zobaczcie, jak fajnie. Tu jest kolejna sauna, sauna Bollicine, sauna of bubble. Zaraz zrobi się ciemno i będzie jeszcze lepszy efekt. Tutaj jest kolejny basen. I włączamy sobie hydromasaż, kiedy chcemy. Tutaj jest kolejny. Tutaj możemy się zrelaksować i zrobić sobie wspaniałą kąpiel na stopy. Kolejna sauna to jest ta klasyczna sauna Altilio Linden sauna. Bardzo gorąca, tu mamy napisane właściwości, temperaturę, wilgotność.
ciepła i zimna woda, która pobudza krążenie nóg. Tu mamy basen na zewnątrz. Hej! Kolejny basen na zewnątrz. Już powoli zapalają się światła. Zobaczcie, jakie piękne ognisko na zewnątrz. A tu mamy widoki. Kolejny basen. Tu mamy piękne widoki. Na całej powierzchni są właśnie takie miejsca, w których możemy się zrelaksować. Na zewnątrz są leżaki, ale i w środku właśnie takie fotele, można się napić gorącej herbaty. Wszędzie unosi się wspaniały zapach. Kolejna sauna, jest tu sauna al fieno. To jest moje ulubione miejsce, bo są przeróżne zapachy. Na przykład ten jest to zapach lino i tu możemy się popsikać. Jest ten wspaniały zapach seta, jedwab. Możemy sobie wygodnie usiąść. Byliśmy tu cały dzień, więc fajnie jest sobie też odpocząć w trakcie. Tu jest taki wspaniały pokój z hamakami i z kominkiem. A tutaj z takimi fajnymi fotelami bujanymi. W tle słychać muzykę i można się fajnie relaksować. A tutaj zdrzemnęliśmy się na godzinkę. Jest też pokój soli. Zobaczcie, jak fajnie. A tutaj w tym pomieszczeniu jest bardzo zimno. O, tutaj ktoś jakieś rysunki nawet zostawił. I tu jest bardzo dużo lodu, którym możemy się natrzeć. Ja próbowałam na nogi, naprawdę jest bardzo szokujące doświadczenie, ale dobrze działa na krążenie, na skórę i na wszystko, także polecam taki zabieg. Kolejne pomieszczenie, w którym można się położyć i popatrzcie na sufit. Tu jest sauna, w której możemy oglądać sobie też telewizor. Sauna cinema. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tu sobie możemy usiąść, a tu mamy telewizor. Wspaniałe. Miejsce jest naprawdę zadbane. Wszystko jest czyściutkie, pięknie pachnące. Naprawdę warto tu przyjechać, by się zrelaksować. Zamiast siedzieć w domu i się smucić, że nam odwołali lot, to przyjechaliśmy tutaj i postanowiliśmy spędzić inaczej dzień. A wy jak robicie, kiedy ktoś wam krzyżuje plany? Powoli zabieram was we wszystkie miejsca w moich okolicach. Podoba wam się taki rodzaj vlogów? Dajcie znać pod spodem koniecznie. Kolejny basen z
Zobaczcie, jak cudnie. I piękny widok. Tutaj wcześniej mogłam sobie zrobić masaż wodą, ale niestety zgasili światło i już nie można z tego korzystać. Tutaj jest kominek. Kolejna waska. Jest to wanna z muzyką pod spodem. Bardzo fajnie. Zmienia kolory. Bardzo podoba mi się takie spędzanie czasu. Każda kobieta to lubi. Zrelaksowaliśmy się, dobrze zjedliśmy i teraz czeka na nas o 18:00 aperitivo. Przy wejściu dostajecie ręcznik, dostajecie szlafrok i nawet klapki, jeśli nie wzięliście nic z domu. Także nic nie musicie brać, tak jak my. Zmieniliście plany, nie wiecie co robić, wpadajcie tutaj, bo tutaj wszystko Wam dadzą w cenie. Idziemy na aperitivo. Volevo vederti. Pieme rosé. Cin cin. Jest też mały poczęstunek. O, cieplutka woda, super! No to my tak. Terme San Pellegrino z pewnością mają dużo większe zróżnicowanie, jeśli chodzi o baseny i sauny, mają dużo większą powierzchnię. No i fajne jest też to, że jest właśnie ta zona relax, że można tu przyjechać rano, tak jak my zrobiliśmy. Byliśmy już tutaj o 10:30 rano i jest godzina 7:00, my wciąż tu jesteśmy. Normalnie w Sirmione myślę, że nie dałoby rady być tyle godzin tam, ze względu na to, że właśnie nie ma gdzie odpocząć za bardzo. Są tam owszem leżaki, ale nie tak jak tutaj. Są pokoje specjalnie przeznaczone, gdzie możecie się położyć, gdzie możecie sobie pospać. Jest miejsce, gdzie sobie możecie coś zjeść, wypić. Także z pewnością tutaj dużo łatwiej jest spędzić sobie cały dzień. Te termy są otwarte od godziny 10:00, tu jest mój mąż, do godziny 11:00. Więc naprawdę możecie tu spędzić wiele, wiele, wiele godzin i z pewnością nie będziecie się nudzić. Ogólnie takie ciepłe wody wyciągają z nas całe zmęczenie, więc nie możemy w jednym ciągu być kilka godzin w takiej wodzie. Dobrze jest właśnie robić sobie takie małe przerwy. My poszliśmy sobie do pokoju, gdzie były hamaki, gdzie był kominek i położyliśmy się, ja zasnęłam na ponad godzinę. Nabrałam sił, później wstaliśmy i znowu zaczęliśmy nasze relaksowanie się. I w taki sposób żegnam Was z pięknego miejsca, relaksując się bąbelkami. Zapraszam do oglądania mojego kanału, zapiszcie się, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I po kąpieli możecie użyć balsamu do ciała, kremu do twarzy, detergente viso.
Bye bye, alla prossima. Bye bye, alla prossima. Koniec grzania się. Wracamy do domu. Było fajnie.